Rzeczywiście dobro mieszkańców, bezpieczeństwo zdrowotne szczególnie zawsze dla mnie jest na pierwszym miejscu. Stąd nawet tak nietypowa decyzja jak przekazanie Centrum Kongresowego Wystawienniczego na szpital tymczasowy jest decyzją, którą podjąłem w poczuciu odpowiedzialności. COVID wydaje się być za nami, ale cały czas mówi się o czwartej fali, mówi się również o szczepieniach, małej popularności tych szczepień. Stąd musimy się spodziewać tego, że jednak pandemia może do nas wrócić, a jeżeli tak, trzeba być na nią przygotowanym. Stąd w imieniu miasta, jego mieszkańców przekazaliśmy wojewodzie opolskiemu na kolejny rok Centrum Kongresowe Wystawiennicze pod szpital tymczasowy. Ja nie miałem żadnych wątpliwości, że tu trafię na zrozumienie pana prezydenta, bo to jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i miasta, i województwa opolskiego. I od dnia dzisiejszego, od momentu podpisania tego porozumienia, rzeczywiście tak jest. Mamy zadysponowane 150, czyli najwięcej w województwie miejsc covidowych dla pacjentów z całego regionu opolskiego. Mam pewność tego, co do tego, że ta ilość zabezpieczy tą potrzebę pacjentów z powiatu opolskiego, ziemskiego, grodzkiego i z całego województwa opolskiego. Takich obiektów przecież w Opolszczyźnie nie ma wiele. On się bardzo dobrze sprawdza w roli, którą przyszło mu pełnić w tym czasie. Został odpowiednio przystosowany. To było szeroko zakrojone modyfikacje, które kosztowały i trwały. Teraz powrót obiektu do poprzedniego stanu też zajmie sporo czasu i będzie kosztowny. Więc trzeba naprawdę mieć absolutną pewność, że jest po wszystkim, by podjąć się takich kroków. Ja też zwróciłem uwagę na to, że obiekty, które są otwarte teraz, nie są szpitalami, były szpitalami, no też nie do końca funkcjonują na tych tak zwanych pełnych obrotach. Są pewnego rodzaju ograniczenia, więc to też jest takie połowiczne funkcjonowanie, więc patrząc stricto biznesowo na to, to nie jest po prostu też wyjście, otworzyć obiekt dzisiaj i wypełniać go w połowie. No liczymy chyba wszyscy na to, że wszystko wróci do normy, naprawdę takiej prawdziwej normy przedpandemicznej, już absolutnie bez jakichkolwiek ograniczeń i wówczas będziemy mogli spokojnie otworzyć, przywrócić ten obiekt do dawnego blasku, nazwijmy to, do dawnych działań które i funkcji, które pełnił. Wszyscy mieszkańcy myślę, że powinni odczuwać wielką ulgę w dniu dzisiejszym, bo porozumienie daje taką pewność i gwarancję zdrowotną. Robimy to w zasadzie bezkosztowo, tak jak wcześniej, bo tu nie chodzi o zarabianie pieniędzy na świadczenie usług medycznych, a po prostu pomoc. W tej sprawie jesteśmy po tej samej stronie co rząd. Najważniejsi są mieszkańcy i ich bezpieczeństwo.